5 sierpnia, czwartek, 1920 rok. Nie mieliśmy pojęcia, w którą stronę nasi się przebili. Na szosie nie było żywego ducha. Leżały tam tylko wozy z pozabijanymi końmi i trupy naszych żołnierzy wśród krwawego śmietnika szarp, bandaży, części oporządzenia i kałuż krwi. W jednym miejscu leżało aż 14. Widziałem z bliska trzech. Dwóch miało przestrzelone głowy, a trzeci serce. Jednego z nich śmierć zaskoczyła, gdy nabierał menaszką wody z kałuży. Posuwaliśmy się wolno, gdy na wzgórzach przed nami ukazały się jakieś masy piechoty. Stanęliśmy niepewni. W tej chwili z krzaków przydrożnych wylazł jakiś piechur. Spojrzał na tyralierę przerażonym wzrokiem i wrzasnął. Rany boskie, bolszewicy! Szczęść Boże! Mówi Jan Franczak na kanale PCH24TV w programie BookTube. Stanisława Rembeka, którego fragment dziennika przytoczyłem, od innych słabo znanych, nieznanych, niedocenianych polskich pisarzy, o których już między innymi mówiłem w BookTube, różni to, że nie znalazł się na emigracji, a w Polsce pod komunistyczną okupacją zdołał coś nieco się opublikować, choć nie miała na to szans aż do lat 80. jego najwybitniejsza powieść W polu. Po tak zwanej transformacji ustrojowej powstały też dwa filmy na podstawie jego prozy, a mianowicie Szwadron w reżyserii Juliusza Machulskiego w roku 1992 oraz w 2000 roku film zrealizowany dla telewizji polskiej pod tytułem Wyrok na Franciszka Kłosa w reżyserii Andrzeja Wajdy. A mimo to i mimo tego, że po roku 89 Rembeka można było już publikować bez cenzury i publikowano, wydaje się, że jest to autor wciąż istniejący gdzieś na uboczu, który również padł ofiarą PRL-u i kreowanej wówczas hierarchii literackich oraz cenzury. Tematyka, która najbardziej go zajmowała, czyli wojna polsko-bolszewicka, nie miała szans na publikację w ówczesnych realiach. Jest, proszę Państwa, okazja, by powiedzieć o tym wybitnym polskim prozaiku parę słów, gdyż Państwowy Instytut Wydawniczy wyszedł z cenną inicjatywą publikacji 9-tomowych dzieł zebranych Rembeka pod redakcją profesora Macieja Urbanowskiego w 120. rocznicę urodzin pisarza, która przypadła w lipcu tego roku. Ukazały się już pierwsze trzy tomy. W ręku mam tom pierwszy, Dziennik 1920 i Okolice, opowiadania. Dwa następne tomy to powieści Nagan oraz W polu. sierpnia, niedziela. Przez całą noc dzisiejszą na obu skrzydłach grały armaty i maszynki. O 4 obudzono nas, ponieważ odezwał się kulomiot i na naszą ścianę. Okazało się jednak, że była to tylko próba broni. Dzisiaj pierwsze działo wstrzeliwało się na odcinek drugiej baterii, która gdzieś odjechała. Nie brałem w tym udziału, bo przeniesiono mnie do drugiego działa na miejsce fusa. Potem strzelaliśmy plutonem do patroli kozackich. Oddałem 17 strzałów. Stanisław Rembek urodził się 1 lipca 1901 roku w Łodzi. Zmarł 21 marca 1985 roku w Warszawie. W roku 1918 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie z bolszewikami, służąc w artylerii. W dwudziestoleciu imał się różnych zawodów. Pracował m.in. jako nauczyciel języka polskiego w różnych miejscowościach. Oczywiście podejmował też próby publikacji swoich utworów w czasopismach. Jego debiut powieściowy, Nagan,
publikowano pierwotnie w Robotniku w odcinkach w roku 1927, a w roku 1928 ta powieść wyszła drukiem, budząc jednocześnie kontrowersje i zyskując mu rozgłos. W ręku trzymam wydanie z roku 1990. Drugą jego wybitną powieść, W polu, wydano w roku 1938. Tutaj mam wydanie z roku 1993. Zdobyła ona, podobnie jak pierwsza, zarówno pochwały, jak i krytykę. Oba utwory podejmują tematykę wojny polsko-bolszewickiej, a kontrowersje wynikały z nieulukrowanego przedstawienia tamtych zmagań. Zarzucano nawet autorowi bolszewizm. Jednocześnie porównywano tę prozę do słynnej powieści Na zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarka, choć krytycy i literaturoznawcy wskazują na oryginalność Rembeka, Nagan wyszedł bowiem drukiem wcześniej od powieści Remarka, która ukazała się w roku 1929. Chyba też pacyfizm nie był bliski Rembekowi, a jednym z głównych tematów obu tych powieści wydaje się być mechanizacja wojny i jej niszczycielski wpływ na psychikę jej uczestników. I tak o tym pisał w posłowiu do wydania Naganu z roku 1900 Tomasz Burek, opisując samobójczą śmierć bohatera tej powieści. Otóż pisał on tak, cytuję. Symbolizuje ona nieuniknione odejście żołnierza rycerza z areny wojny współczesnej, która stała się przede wszystkim wojną mas, wojną coraz bardziej skutecznych środków niszczycielskich, wojną ilościową i techniczną. Wojną, w której zwycięstwo zależy w końcowym obrachunku raczej od praw mechaniki niż od przewidywań psychologicznych. Koniec cytatu. W czasie II wojny światowej Rembek działał w AK, ukrywał też Żydów. Świadectwem codzienności życia w okupowanej Polsce jest również jego dziennik z tamtego okresu, w którym z oczywistych względów nie pisze o swojej działalności konspiracyjnej ani o ukrywaniu Żydów. Po wojnie Rembek początkowo pracował w Ministerstwie Kultury w Łodzi, jednak podał się do dymisji, stwierdzając, jak czytamy w kalendarium jego życia, że ta praca nie zgadza się z jego zasadami i poglądami jako pisarza. I tu zaskoczenie, bo w tym samym roku za powieść W polu, na której wznowienie nie było żadnych szans w realiach PRL-owskich, dostał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Muszę przyznać, że tę wiadomość czytałem w kalendarium życia autora tu pomieszczonym kilkakrotnie, by się upewnić, czy się nie pomyliłem. Najwidoczniej była to próba kupienia sobie pisarza. Nie mając stałego zatrudnienia przy takiej postawie, Rembek żył w ubóstwie. Dopiero wstąpienie do Paksu w 1956 umożliwiło mu publikowanie i pisanie recenzji wewnętrznych. Kolejne próby wydania W polu kończą się niepowodzeniem. Powieść wychodzi w Instytucie Literackim w Paryżu w 1958, co oczywiście nie polepsza sytuacji Rembeka jako autora czy obywatela PRL-u. W roku 1981 nadarzyła się szansa, by książkę wreszcie wydać. Książka miała wydać w Polsce. Książka miała wyjść w Instytucie Wydawniczym CRZZ. Jak opisuje to Joanna Siedlecka, Rembek w przeddzień stanu wojennego dostał nawet egzemplarz, ale jeszcze bez okładki, więc oddał go i powiedział, że poczeka. Wiemy, co następnego dnia się stało. Według Siedleckiej cały nakład poszedł na przemiał. W kalendarium życia pisarza czytamy, że nie wiadomo, co się z tym nakładem stało. Rembek wystąpił z Paksu po wprowadzeniu stanu wojennego. W polu miało wydanie podziemne w roku 1983, na 2 lata przed śmiercią Rembeka. Pierwszy tom, który trzymam w ręku, tom dzieł zebranych, to w zasadzie dobry początek dla tych, którzy jeszcze nie znają twórczości Rembeka,
A bez wątpienia warto poznać twórczość tego wybitnego prozaika. Zawiera przede wszystkim dziennik z roku 1920, a więc okresu wojny polsko-bolszewickiej, a te tytułowe okolice to wcześniejsze i późniejsze zapiski diariuszowe obejmujące okres od 1914, gdy jako 13-letni chłopiec zaczął w grudniu tego roku prowadzić je, po rok 1937. Mamy tutaj także opowiadania z wojny polsko-bolszewickiej, które jeszcze w większym stopniu pokazują talent prozatorski Rembeka i które posłużyły też jako wprawki do powieści. Jedno z moich ulubionych i mocno poruszających opowiadań to Dojrzałe kłosy. Dziennik Stanisława Rembeka nie jest czymś, co można by było nazwać dziennikiem myśli i na to warto od razu zwrócić uwagę, aby uniknąć być może rozczarowania. Autor po prostu w zapiskach z 1920, a także późniejszych, rejestruje i tych wcześniejszych, rejestruje codzienność. W przypadku roku 1920 jest to codzienność służby w wojsku. Ta codzienność zwykła, szara, kiedy nie toczą się jeszcze żadne działania wojenne i ta bardziej ekscytująca z okresu bezpośredniej walki. Mamy więc tutaj na przykład obieranie ziemniaków, jeżdżenie po siano dla koni, konflikty między podwładnymi a dowódcami, bijatyki, warte, ćwiczenia itd. Przemieszczanie się także z miejsca na miejsce. Nie jest to w żadnym razie jakaś rzecz w stylu filmu Samowolka, a od współczesnych autorów czy też reżyserów różni Rembeka męskie podejście do służby, bezpłaczliwej tonacji czy też wulgaryzmów, które współcześnie chyba uważa się za jakiś synonim czy symbol męstwa. Swoją drogą, choć krytycy podkreślają filmowość jego prozy, boję się osobiście, co niektórzy współcześni filmowcy mogliby zrobić z takich powieści jak W polu czy Nagam. Najkapitalniejsze są te partie dziennika, które opisują działania wojenne. Rembek jest mistrzem scen batalistycznych. Te partie oczywiście są najbardziej dynamiczne i sugestywne. Czyta się je po prostu z zapartym tchem. Ale właśnie to, że Rembek w cudzysłowie tylko opisuje wydarzenia, tylko przedstawia fakty, na przykład nie ironizuje na temat cudu nad Wisłą, co zdarzało się innym autorom, ani nawet o nim nie wspomina, jest w tym dzienniku w gruncie rzeczy cenne. Oto, gdy czyta się o odwrocie polskiej armii pod naporem bolszewików, gdybyśmy nie wiedzieli, co stało się 15 sierpnia, moglibyśmy mieć wrażenie, że to już koniec wszystkiego, koniec Polski, wszystko przepadło. A jednak wydarzył się cud. Tutaj mamy suchy zapis tych wydarzeń. Każdy może sobie sam wyciągnąć wnioski. Myślę, że ciekawym świadectwem epoki, a także pewnej mentalności są pozostałe partie dziennika Rembeka. Autor wyłania się w nich jako postać nieco dziwna, niejednoznaczna. Z jednej strony pisze o chodzeniu do kościoła, rekolekcjach, spowiedzi, martwi się zaniedbywaniem rozwoju moralnego, a z drugiej strony bierze udział na przykład w jakichś seansach spirytystycznych. Profesor Urbanowski usprawiedliwia takie zachowania tym, że Rembek traktował to jako zabawę, no ale nauka Kościoła o takich rzeczach jest chyba jasna. No, chyba nie jest to też tak bardzo różne od tego, czego doświadczamy dzisiaj w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o braki w formacji katolickiej. Publikuje Rembek też w pismach lewicowych, takich jak Robotnik, ale w latach 30. pisze w pismach szeroko rozumianej prawicy, Kurierze Porannym, Polityce i Prosto z Mostu. Z kolei zabawny jest fragment z roku 1921, kiedy pewne studentki z Akademika uważają Rembeka za zbyt konserwatywnego. Rembeka warto czytać, konfrontując go z dziennikiem 1920, Izaaka Babla oraz opowiadaniami z Armii Konnej, tego samego autora, który opisywał wojnę polsko-bolszewicką od tej drugiej strony, strony wroga, będąc zresztą zafascynowanym kulturą polską.
Dzisiaj wydaje się, że ponad 100 lat później od tamtej bitwy toczy się kolejna, choć nie padają wystrzały. Pytanie, czy Polacy się obudzą i stawią opór. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem. Sierpnia, czwartek. Wczoraj rano ruszyliśmy w pogoń za bolszewikami. Jechaliśmy na Nieporęt i Radzymin. Pod Radzyminem pełno było śladów niedawno zakończonej bitwy. Po rowach leżały obdarte do naga trupy bolszewickie. Nasi jezdni bili je w kłusie batami. Nazajutrz zajęliśmy pozycję przed Marianowem nad Bugiem, po lewej stronie drogi z Dąbrówki. Za nami był młody las wśród piasku. Po obiedzie ruszyliśmy w dalszy pościg przez Wyszków. Obecnie zatrzymaliśmy się na noc na łące koło jakiejś